We wtorek w godzinach popołudniowych na ulicy Wojska Polskiego doszło do groźnie wyglądającej kolizji drogowej. Okazało się, że do zdarzenia doprowadził 58-letni mieszkaniec Mysłowic. Kierujący samochodem Volkswagen Golf mysłowiczanin najprawdopodobniej nie zachował odpowiedniej odległości i wjechał w tył samochodu Scania. Policja, która przybyła na miejsce, przebadała obydwu kierowców alkomatem. Byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 400 zł i 6 punktami karnymi.